Te dwa porządne leszcze dostałem od Marcina. Świeże, oczyszczone, poporcjowałem. Bilety będą do zupy, a resztki na zupę. Jako, że to leszcze, nie ma co się spinać na mięso. W zupie rybnej chodzi o wywar. A wywar jest zawsze taki, ile włożysz w niego produktu i serca. Do zimnej wody w garku wkładam również dzwonki, które później będą wkładką rybną w zupie. Liść laurowy, ziele angielskie, sól i gotujemy. Seler naciowy pozbawiam włóknistej skóry i zdrewniałych końcówek. Potem szatkuję. Łącznie do zupy poszło go 150 gramów. Proporcje warzyw w tej zupie robiłem na oko i sam byłem ciekaw, czy zmieszczę się w niej z węglowodanami. Teraz jakieś 100 gramów pora szatkuję i do selera. Kiedy zaczynałem moją przygodę z keto, wiele potraw wykluczyłem. Na przykład zupy rybne, bo niektóre z nich potrzebują czerwonej papryki. Dziś wiem, że to bzdura, kwestia proporcji i tego, ile czego dodasz do czego. Paprykę wyczyściłem, umyłem i w kostkę, i do garka. Pod moimi TikTokami często widzę komentarze, które mówią, a to jest keto, a to nie jest keto. Przepowtarzam, keto to proporcje. Właściwe między węglowodanami, tłuszczem a białkiem. Węglowodanów ma być mało, 20-50 gramów dziennie. Ilość białka zależy od płci, twojej wielkości i tego, czy ćwiczysz. A tłuszczu ma być w uj. Dlatego teraz w kostkę poszło 110 gram słoniny wędzonej. Pół godziny minęło, dzwonki wykładam na talerz. W garku natomiast ląduje marchew i pietruszka, bo wywar to wywar i potrzebuje smaku od warzyw. W zupach rybnych zakochałem się na Węgrzech. Ten patent ze słoniną pochodzi stamtąd. Gdy ta się wytopi i powstaną skwarki, dorzucamy warzywa. Chwilę przesmażamy, a potem na tłuszcz wysypuje 20 gramów suchej papryki. Połowa słodkiej, a połowa słodkiej wędzonej. Na końcu trochę ostrej, aby dodać pikanterii. Warzywa nam się ładnie przesmażyły, a teraz poszedł przecier pomidorowy, domowy. Nie masz, daj z puszki, tylko patrz na cukry. Producenci spożywki to zjeby i pakują go wszędzie, ile wlezie. Wywar rybny gotowałem łącznie prawie 3 godziny. Po tym czasie dodałem do niego przesmażone warzywa ze słoniną. Nawiasem mówiąc, ideałem byłby tu karp. Ale go nie mam, dostałem leszcze, więc jest jak jest. Keto makro góra dół. Keto makro podałem na jeden talerz, który na końcu zobaczycie, i 50 gramów keto chleba w formie grzanki. Na tą ilość grzanek zużyłem 40 gramów oliwy i 50 gramów mozzarelli. Grzanki odłożyłem na bok, ale dalej się przesmażają, by mozzarella fajnie się roztopiła. Na talerz poszedł leszcz w niewielkich kawałkach dokładnie oczyszczonych z ości. Teraz zupa, grzanki z mozzarellą, natka pietruszki i jest. Idzie jesień, więc do zup rybnych i innych rozgrzewających wywarów jeszcze wrócimy. Smacznego życzy pan Wilk.